Rozdział pięćdziesiąty drugi Poland Trip 2 Przystanek drugi Międzybrodzie Żywieckie i tak oto jakoś z rana wyszedłem z mojej międzybrodzkiej rezydencji celem zaliczenia tego, po co tu przyjechałem. A tym czymś był odpowiednik esplanady, czyli tor saneczkowy na zboczu góry Żar. Tyle, że oni mieli normalne podejście do kwestii ceny biletów i oto im się opłaciło, bo za kwotę rzędu około 40 złociszy miałem 10 przejazdów. Im więcej przejazdów się nabyło drogą kupna, tym tańszy był w przeliczeniu pojedynczy przejazd. Zanim jednak pojawiłem się na zboczu owej góry Żar, trzeba było jakoś. Pokonać różnicę wysokości pomiędzy poziomem miasteczka, bo wsią, pomimo braku rynku, tego nie nazwę, a na miasto jest to stanowczo za małe. Wszedłem więc tyle, ile musiałem ulicą Beskicką w górę do oporu. Było wysoce prawdopodobne, że na górze będę potrzebował pewną ilość gotówki, a niekoniecznie wszędzie musiał być terminal do płatności kartą, należało się więc na wszelki wypadek zaopatrzyć w gotówkę. Problem jednak polegał na tym, że w tej mieścinie nie znają słowa bankomat. Znaczy słowo może i znają, ale tego cudu techniki w tej mieścinie nie uświadczysz. Trzeba było więc wdrożyć plan B, który zakładał znalezienie miejsca typu żabka, gdzie przy płatności kartą można zrobić sobie z tego sklepu bankomat. I taki numer zrobiłem w jakimś małym spożywczaku. I tak uzbrojony w PLN -y ruszyłem dalej w górę. Po drodze ni z gruchy, ni z pietruchy napadła mnie wątpliwość, czy aby mam w kamerce kartę pamięci, bo poprzedniego wieczoru zgrywałem z niej dane na lapka i pojawiło się pytanie, czy czasem nie zapomniałem przełożyć jej z powrotem. Do kamery. Po sprawdzeniu tej kwestii okazało się, że. Oczywiście, że zapomniałem tego uczynić, ale przed koniecznością powrotu na nocleg uratowała mnie druga zapasowa, nierozpakowana jeszcze karciocha pamięciochy, którą przed wyjazdem nabyłem sobie na okoliczność wypełnienia karty pamięci nagraniami i fotami. Tak więc po chwili wykorzystanej na odpakowanie karty, umieszczenie jej w kamerce i na wszelki wypadek formatem karty w kamerce, ruszyłem w pozostałą część drogi na dolną stację kolejki liniowej na szczyt żaru. W końcu nie od dziś wiadomo, że jestem wygodną istotą, i pójście dalej z. Buta, zwłaszcza pod górę, raczej mi nie pasowało. Wagonik miejscami siedzącymi nie grzeszył, ale zważywszy, że jazda w górę, na dół zresztą też, trwała całe kilka minut, takie coś można było przeżyć. Gdy już dojechałem na górę, nie mogło być inaczej. Zrobiłem sobie kilka fotek oraz filmik dokumentujący 360-stopniową panoramę okolicy ze szczytu. Przez chwilę też myślałem, czy by nie zlecieć sobie na dół na paralotni, lecz chwila zastanawiania się nad tą opcją zakończyła się szybciej niż się pojawiła, gdy poznałem cenę takowej atrakcji wynoszącą jedyne 250 zł, czyli jak się później okazało niemal 10% kosztu całego Poland tripu. Stwierdziłem więc, że skorzystam z czegoś tańszego, a przy okazji tego, po co w ogóle zajechałem w te strony, czyli ze wspomnianego wcześniej toru saneczkowego. Pierwszy zjazd zrobiłem sobie na sucho, czyli nie nagrywając tego faktu. Trzeba było bowiem ogarnąć trasę zjazdu, na przykład czy nie ma gdzieś miejsca, gdzie bardziej niż nagrywaniem nie należy zająć się balansem, aby nie wylecieć z toru, ale ponieważ takowych miejsc nie było, kolejne kilka Zjazdów sobie nagrałem i wszystko było git, dopóki trafiało się na kolesie jadącego przede mną, który nie bał się dać po garach, tam, gdzie można było dać z tego pojazdu, ile się da. Niestety nie mogło być tak za każdym razem. Za którymś razem trafił się koleś, zdający się widzieć coś takiego po raz pierwszy w swoim może Max, piętnastoletnim życiu. Jego zjazd przypominał raczej wyścig. Ze ślimakiem. Nie było oczywiście najmniejszego sensu tracić zjazdu jadąc, a raczej toczyć się za kimś takim i lepiej było zaczekać kilka minut na górze, zanim taki zawali droga dotrze do miejsca, gdzie zaczyna działać wciągarka. I na tym odcinku pojazd wciągany jest na górę bez względu na to, jaki styl jazdy reprezentuje kierowca siedzący w nim. Wtedy dopiero był sens ruszyć i tylko lekko przyhamowując w miejscach ostrzejszych łuków, a tak cisnąć, ile się da. Po opuszczeniu pojazdu była możliwość kupienia sobie zdjęć ze zjazdu, które, Kosztowało jednego dychala, a jednak wolałem to, co nagrała moja kamerka. Miałem film zamiast foty i to za darmo. Po tym jak już wykorzystałem nabytą drogą kupna dziesiątkę zjazdów, znalazłem sobie miejscówkę na zboczu owej góry, na którym ciekawy efekt tworzyły cienie płynących na niebie obłoczków. A to było na tyle ciekawym efektem, że stwierdziłem, że zrobię sobie z tego time czyli z polskiego na nasze film poklatkowy, pozbawiony dźwięku, przyspieszony kilka do kilkunastu razy, w zależności od ustawień kamerki, co w dało efekt nawet ciekawszy od tego, jaki był na miejscu, a i rezygnacja z nagrywania dźwięku nie była jakąś wielką stratą. Ostatecznie straciłem jedynie gadki szmatki turystów i turystek, których średnia wieku była w okolicach 60+, plus, więc brak dźwięku nie był aż tak wielką stratą. Wystarczyło mi w zupełności, że nasłuchałem ich gdakania przez dobrą godzinę, potrzebną na stworzenie timelapsa. Jak się potem okaże, będzie pierwszym timelapsem na moim drugim kanale YouTube'owym, który powstanie w połowie września, czyli jakiś miesiąc po powrocie z Tripu. Tymczasem jednak, skoro zaliczyłem na górce to, co miałem zamiar na niej zaliczyć, należało się pojawić na dole góry, ale to wcale nie oznaczało, że mam zamiar iść z buta tylko dlatego, że będę szedł w dół. Po coś w końcu ktoś kiedyś zrobił tę kolejkę, aby mógł to zrobić o wiele szybciej, a już na pewno wygodniej. Po drodze stwierdziłem, że byłoby dobrze pomyśleć o jakimś obiadku. Był po drodze jakiś hotelik, ale poziom ich cen tak ze sto razy przebijał wysokość góry Żar, z której właśnie zjechałem. Wyszedłem więc z niego, nie wiem czy nie szybciej niż do niego wiłem. Dalej był jakiś ośrodek kolonijny, ale tam nawet nie skręcałem, gdyż przez otwarte okna z daleka było słychać kniapy dzieciarni, co już było dobrym powodem, aby ten rejon opuścić najszybciej jak się da. I w końcu trafiłem na coś, co wyglądało przyzwoicie na tyle, że to właśnie miejsce pod nazwą Karczma u Putina stało się miejscem mojego dzisiejszego obiadku. Tym czymś, co spełniało moje wyobrażenie o czymś normalnym, nadającym się do zjedzenia z ich menu, okazał się być zestaw frytkami i schabowym, zapitym jakimś browarkiem, co razem generowało rachunek w okolicach dwudziestu kilku złociszy. Szczytem taniości, znanym z wrocławskiego karmazyna, to nie było, lecz taki pułap cenowy jeszcze byłem w stanie przeżyć. Swoje dalsze kroki skierowałem na obszar pobliski mojej rezydencji, pokryty trawą, sąsiadujący z jeziorem Międzybrockim. Ktoś miał niezłą fantazję, nazywając ten kawałek terenu nazwą, jaką wymyślił. Brzmiała ona Karaibę na Nibę. Tam stwierdziłem, że popływam sobie po jeziorku, Rowerkiem wodnym, ostatecznie 5 zł w te czy w te, niewielka różnica. Lecz to, co z brzegu wydawało się być czymś w okolicach dryfowania, bezwładnego przemieszczania się rowerka znoszonego mikrofalami, na pokładzie rowerka okazywało się być efektem niezłego pedałowania, co powodowało jakikolwiek ruch rowerka po wodzie. A to po godzince wypożyczenia takowego sprzętu powodowało, że koszulka na mnie wyglądała, jakbym co najmniej zrobił rundkę przez USA, biegnąc za Forrestem Gumpem, któremu kiedyś się nudziło i postanowił sobie pobiegać. Tylko, że troszkę przesadził, gdyż zatrzymał się po trzech latach, dwóch miesiącach, czternastu dniach i 16 godzinach, a ja po tej godzince na rowerku wodnym poszedłem zrobić sobie małe zakupki na zbliżający się wieczór, po czym udałem się do mojej rezydencji, gdzie większość pozostałego dnia spędziłem na planowaniu dnia jutrzejszego.